Cześć, witajcie wszyscy, a to w kolejnym odcinku zagrajmy w rozdroże. Ja stwierdziłem, że jeżeli jest informacja, że ten brat właśnie bywa w karczmie, to że przejdę się do karczmy, może ktoś mi coś powie właśnie na ten temat, ale tak przyszedłem, poklikałem po tych NPC, żaden nie miał opcji dialogowej i tak troszkę się zasmuciłem właśnie z tego powodu. Ale stwierdzam, że może jest po prostu na tej drugiej wyspie i nie powinien wpadać w depresję właśnie z tego powodu. Kurde, już 1,5 godziny prawie, że już mam przegrane w tejże modyfikacji. A Fabiano, proszę cię, przewieź mnie. A właśnie, i tutaj są topielce i tutaj będzie znowu trochę wyrzynania tego wszystkiego i to jest tam. A, już wiem, co to tutaj gra, ale w sumie dobrze, że jest tak cicho, to może się YouTube nie przyczepi, wiecie, to niech sobie poleci. A nie, to tam po prostu jest koncert. Dlatego. To jest bardzo fajna nutka, naprawdę bardzo polecam. Ale poczekajcie chwili. No i niestety musiałem to bardzo mocno przyciszyć. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, ale widzę, że tutaj są nasi towarzysze. No tak chciałem z początku wyciszyć całkowicie, ale potrzebuję amunicji, dobrze, dobrze zapytałeś. Naucz mnie, czego potrzebujesz. Moje padowanie, otwieranie zamków. Ty koleś, mógłbyś mnie nauczyć otwierania zamków. Nasz kochany Diego może nas nauczyć otwierania zamków. To bardzo się cieszę z tego powodu. Koncert jak zwykle zacny, miałem iść na koncert, ale niestety nie wypaliły plany. Na dni Mikołowa. Cześć bezimienny. Hej, popatrz, tam na wyspie znowu się coś dzieje. Co, znowu smoki? Tak, no to znaczy nie. No widzisz, nie jest tak źle. Steve, nie. Posążek zaginiony rybak. Zaginiony rybak nazywa się Florian. Może Florian jest jakimś ten. Florian. Thomas, doktor ten. No niestety tutaj nie ma żadnego Floriana. Cholera jasna. Żeby. Ta muzyka. Lewitujące drzewo. Cześć, lewitujące drzewo. Czy mógłbym się zmieścić tam pod tobą? No nie mam pojęcia. O, jest posążek. O, jest posążek. Tylko jeszcze tego rybaka znaleźć, tak do szczęścia by mi się przydało. No, nie słychać po prostu tych odgłosów walki, bo nie wiem czemu to jest ogólnie w odgłosach i w efektach właśnie ten, a nie w samej muzyce. I żeby to wyciszyć, to musiałem po prostu efekty i ten dać na najniższy poziom, no. Mech. Strasznie tego nie lubię, bo muzyka jest naprawdę fajna, bardzo ją lubię, czasem sobie nawet ją posłucham, ale no, YouTube jest bezlitosny. No w sumie nie powinno być to, że tam na gameplaye powinno to jakoś wpływać, jeżeli ktoś perfidnie używa tej piosenki, żeby na tym zarabiać, coś w tym stylu, to tak, to rozumiem, że wtedy prawa autorskie i w ogóle, ale jest takie fanowskie ku właśnie hołdowi właśnie temu zespołu, że tam promowali Gotyczka i tak dalej. Jest po prostu lubiany właśnie przez Gothic maniaków przede wszystkim. A tutaj dupa, no blada. W sumie nawet mnie ciekawi, czy twórcy na przykład tej modyfikacji uzyskali zgodę, żeby użyć takiego podkładu muzycznego w swojej modyfikacji, czy po prostu tworzenie modów sprawia, że nie trzeba uzyskiwać specjalnie zgody, żeby używać to właśnie w modyfikacjach. Naprawdę jestem cholernie ciekawy, jak to jest. Bo wiem, że tam niektórzy twórcy właśnie modów sami komponują jakieś kawałki, przecież właśnie przeważy do modyfikacji i tak dalej, czy jacyś tam twórcy właśnie zgodzili się tworzyć. Tak samo jak jest ten Montreal
Koleś, który właśnie tworzył podkład muzyczny do Dark Sagi, Moontrail właśnie się nazywał. Do Valendoru też było dwóch wykonawców całego podkładu muzycznego, jaki tam był. Ogólnie nawet tam twórca modyfikacji właśnie rozmawiał tam na fanpage'u właśnie Recovery Team i nawet tam była mowa, żeby tam prosiłem właśnie, żeby Achmund tam napisał, żeby on tam podesłał właśnie linki do twórców właśnie tego podkładu muzycznego i czy mogę tego używać tak swobodnie na swoich filmach. I ja tam się zgodzi, jeżeli będę podawał tam twórców. No. Okazji tam nie było, żeby użyć właśnie tych kawałków właśnie z Valendoru, ale filmy, soundtracki są przygotowane. Tylko kurde, ciężko mi się zebrać w sobie, bo muszę sporo tagów ustawić, sporo takich pierdół. I tak dalej. Dogrzebać się właśnie do twórców niektórych, spytać się o zgodę, dać linki jeszcze w opisach, właśnie jeżeli mają jakąś tam swoją działalność, swój fanpage, czy coś w tym stylu, nie? Po prostu jest masakrycznie sporo roboty. No, łatwo było wyrenderować, ale żeby jeszcze wszelkie tagi, opisy i tak dalej ogarnąć, to jest jeszcze znacznie gorsza robota, naprawdę. Masakra. Tak, chodzę, chodzę, chodzę. No niby ten posążek mam, ale tego brata jak dalej było, nie było właśnie ni widu, ni słychu, tak dalej właśnie ni widu, ni słychu. Nie wiem, może gdzieś się tam chowa czy coś. Trzeba go znaleźć. Może jakaś jest tam tajna kryjówka na tej wysepce. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Dobra, ginże to pielcze. Nie będziesz mi chodził tutaj w drogę. Naprawdę tracę tutaj już rachubę czasu, no. Dobra, jeszcze może po tej części wysepki będzie właśnie ten rybak. Mam nadzieję. Się liczyłem, że będzie tutaj na tej drugiej wysepce, ale no nie widzę, żeby był, no. I cholero. Znaczy, wiem, że tutaj Lester cierpi z tego powodu, ale przykro mi, cierpieć musisz. Prześpisz się, to uleczyć swe rany. Dobry kawałek. Właśnie, bo tu jest jeden namiot. Jeszcze tego drugiego namiotu nie sprawdzałem. Może tutaj on jest. Nie widzę, żeby był. Dobra, wiecie co? To ja zarobię po prostu cięcie, ja tutaj powybijam wszystko, powyzbieram roślinki tradycyjnie i widzimy się na tamtej wysepce. Z powrotem. Dobra, można powiedzieć, że właśnie wróciłem do tego miejsca. Tak pomyślałem, kurde, ale w sumie tutaj z tymi kobietami tutaj nie rozmawiałem. Odnośnie, no może jakaś... Może któraś będzie mogła zezwolić właśnie Girionowi na spanie. Tak właśnie skojarzyłam, a właśnie się nie pytałem. Dobra, nieważne, nieważne. Posążek mamy, to zaraz tam inne zadanie zrobimy. Mam nadzieję, że to zadanie także zaraz zrobimy. ND, czyli widzę, że ani jedna, ani druga nie jest w stanie nam pomóc. O, właśnie. Pedro, zaginiony zdrajca, znowu uciekł. Musi gdzieś być na tej wyspie. Przyprowadź go do mnie. A jeśli go nie będzie chciał przyjść, wtedy go zmuś. Okej. Okay. Pamiętacie, jak mówiłem w poprzednim odcinku? Trzeba podejść do tego Watrasa. Być może będzie miał dla nas jakieś Nie zadanie. musisz mnie o to Jak pytać. się okazuje, miałem rację. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Miałem właśnie rację. Tylko dalej nie wiem, jak jestem zaginionym bratem całym. A Pedro akurat wiemy, gdzie jest. Znalazłem statuetkę. Bardzo dziękuję. Pomodlę się za ciebie. W twoim domu nie znajdzie się wolne łóżko dla mego przyjaciela? Oczywiście, że tak. Powiedz mu, że mieszkam i niech czuje się u mnie swobodnie, jak u siebie w domu. A, popatrzcie. Czyli zrobiliśmy jedno zadanie i jeszcze jedno nam tutaj wyskoczyło. I czemu tutaj wilki się pojawiły? Co? Co to ma być? Czy pomiędzy podróżami tutaj wilki się pojawiają? Czy po prostu nie wybiłem tych wilków wcześniej? Być może nie wybiłem, chociaż mi się zdaje, że chyba raczej wybiłem. Dobra, chodź się tutaj. O, właśnie.
Pięknie, cacy, wspaniale i jeszcze lepiej. Zabieramy te wszelkie trofea, jakie tutaj mają w sobie. Idziemy powiedzieć Girionowi, że udało nam się załatwić nocleg dla niego. Tylko w dalszym ciągu mnie zastanawia, jak to jest z tym przyjacielem całym. Znaczy nie przyjacielem, tylko bratem, który tam zaginął, idąc do karczmy. Stąd dotąd zaginął. No, nie wiem, musiał zupełnie gdzieś w innym kierunku pójść. Nie mam takiego wała, żeby tak nie było, no. Girion. Co do miejsca spania, znalazłeś coś? Możesz zatrzymać się u domku rybaka Gruia. Dziękuję, to masz trochę złota na znak mojej wdzięczności. Okej. Okay. Tak profilaktycznie. Chcę być silniejszy. 5 punktów. No, już nie jest jakoś sporo, ale zawsze coś. A czy wiecie, tak. Profilaktycznie chcę się przejść po NPC z nadzieją, że któryś mnie zaczepi. Albo któryś będzie miał jakąś opcję dialogową i pojawi się jedno zadanie, albo po prostu z tym bratem pojawi się jakaś wzmianka i coś uda się nam zrobić. Regis mi nic nie powiem. W sumie nie skojarzyłem faktycznie, że Regis, taka postać także była w mieście Korinis, a on po prostu nie płynął tym statkiem, nie płynął Esmeraldą. Morton, to także mi nic nie powiesz, to źle. Gustav, to też źle. No i poblada. Tak na dobrą sprawę, kurde, właśnie tutaj. Gdzie on był? Znowu się te potwory tutaj pojawiły. Nie, no tu widzę, że częściowo się pojawiają z powrotem, co? Dobra, ale z was fantów już nie będę zbierał, bo to już tak trochę kontrola właśnie. Jeżeli mogliśmy zatrzymać kontrolę, to znaczy, że będziemy musieli coś z tą kontrolą zrobić. Zakładam, że pewnie będziemy musieli przeprowadzić Petra. Tak mi się wydaje. Dobra, zabijamy tutaj wszystko i wszystkich. Jak leci? Nie ma najmniejszego problemu. A tutaj jest ten cały wilk. A Pedro, gdzie jest Pedro cały? Właśnie w tym sensie, że nie pamiętam dokładnie, gdzie on jest. Ginge, to pielcze. I może to nie byłoby głupie, jak po prostu zrobię cięcie i go poszukam poza wizją. O! Dobra, znalazłem gnoja. Jest właśnie tutaj. Robimy zapis i zobaczymy, jak to właśnie będzie, właśnie, żeby go przeprowadzić. Cześć, Pedro. Kontrola. Idziesz za mną, tak? No to chodź, zdrajco, za mną. Ja cię zaprowadzę do tego miejsca, do którego właśnie ten watras cię pożąda. Hehehe, nie wiadomo, co ten mag będzie sobą robił. Gdyby to był Saturas, to byłoby znacznie gorzej. Nie, no będzie trzeba zmontować, jakże Disney Saturasa. Jej, odkryłem całą prawdę. Ja mówię wam, odkryłem całą prawdę i muszę ją po prostu przekazać, żebyście ludzie nie błądzili i doznali olśnienia i podążali jedną właściwą, olśnioną właśnie drogą śniącego. Zapamiętajcie to, ludziska. A tak naprawdę po prostu, no nie mam czasu, kurde, właśnie chcę robić materiały do was, a czy dla was. Także mam po prostu chęć grać i nagrywać po prostu. I to się wiąże z tym po prostu i jest ogólnie bardzo fajnie właśnie z tego powodu. Ale na Disney będę musiał trochę poświęcić czasu, żeby taki fajniejszy, solidniejszy z jajem jakoś zmontować. A no, miałem problemy z monitorem, tylko na szczęście moja mama mi tutaj pożyczyła swój z kuchni i mogę sobie teraz korzystać przez jakiś czas. Dlatego sobie tutaj jeszcze nadrabiam właśnie zaległości, jakie mi się zrobiły. Ale no, no wiecie jak to jest, nie?
przez to, że nie mogę nagrywać przez jakiś czas, nie zrobiłem żadnych materiałów i teraz muszę jeszcze bardziej kombinować i nie mam po prostu czasu, kiedy zmontować tego disu. Okej. Gdzie żeś mnie zaprowadził, Draniu? Tu ci będzie lepiej, wierz mi. Okej. Przyprowadziłem Pedro. Bardzo dobrze, zajmę się nim. Hej, Lesterze, tak? Statek już prawie gotowy. Czas udać się do naszego kapitana, żeby zobaczyć to na własne oczy. Idź do tawerny i przyprowadź go do mnie. Czyli sporo latania się teraz zrobiło, tylko w dalszym ciągu nie wiem, gdzie jest ten brat tego rybaka. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, gdzie on może być. Bo niby zwiedziłem całą wyspę wzdłuż i wszerz, zabijając trolle, cieniostwory, pantery, harpie, wszystko powybijałem. A tego kolesia nie widu, nie słychu w dalszym ciągu. Nikt nie ma żadnej informacji. I kto był kapitanem właśnie tutaj? Bo ja nie pamiętam. Chyba nie Regis. Regis nie. Kurde, co ja gadam za głupoty. Regis to był jakiś tam handlarzem w Korinis. Nie, Lester też nie. Lares. Morno, to byłeś ty? Bo Lares nie. Kurde, jak się to nie... Jorgen, muszę znaleźć Jorgena i przeprowadzić go do port... No właśnie, Boże. Jak ja dawno nie grałem w ogóle w podstawowego Gothica, aż mi się niektóre imiona mi się pomieszały, i takie gafy teraz robię. No, myślę, że Benny będzie coś do mnie chciał. A się okazuje, że... A się okazuje, że tutaj nikt nic ode mnie nie chce, nawet ze mną porozmawiać, a ja tutaj może Lester jest samotny i cierpi na depresję. No po prostu nie rozumiem takich ludzi, jak mogą być obojętni wokół właśnie tego cierpienia Lestera, przecież stracił swoich braci i tak dalej. Co ja bredzę. I zaraz tutaj będę musiał niestety przyciszyć. Ustawienia obrazu. Jakiego obrazu? Dźwięku. Tutaj będę musiał przyciszyć. To będzie na tyle niestety. No to do takiego stopnia muszę niestety to przyciszyć. Idziemy do naszego kochanego Jorgena. Przewieź mnie na drugą stronę. Fajnie to wygląda. Przynajmniej zobaczyliśmy, jak wygląda cała podróż. Może tutaj Diego bezimienny. Gor może zlecą nam jakieś zadanie. Ten tutaj jakieś wielki basy robi po prostu. To jest Steve. Ale ja nie widzę żadnego Jorgena. Gdzie jest Jorgen? Właśnie, gdzie jest Jorgen, Diego? Jak to Jorgen? Muszę znaleźć Jorgena i przeprowadzić go do Watrasa. No ale gdzie jest Jorgen? To jest dobre pytanie, naprawdę to jest bardzo dobre pytanie. Widzę, że go tutaj nie mam. Dobra, no to wiecie co? To ja zrobię cięcie i poszukam go poza wizję. Mam nadzieję, że w miarę szybko i sprawnie go znajdę.